prawa, lewa strona gotowa. Jest to pierwszy wykop w tym sezonie. No i widzimy, chyba będzie ta piłka opanowana jednak. Widzimy akcję powrotną. Zawodnik ucieka swoją prawą stronę i tam znalazł trochę miejsca. Bardzo perfekcie powalony. Wielkie prawa dla ekipy Falco. No i tutaj spalona mamy tak zwany free play. Będziemy to wykorzystywać. Nasz grywający próbuje odrzucać piłkę w prawą stronę. Piłka złapana. Ale poczekaj. Najprawdopodobniej powyższyć o jeden punkt. Piłka ustawiona, snap dobry, kopnięcie, środek. Piłka teraz troszeczkę za wysoko rzucona, ale nasz rozgrywający ciekawie próbował odrzucić środek. Tam piłka nie złapana. Odrzucenie, piłka za pana Zbigniew Schreiber, chyba zdobędzie punkty. Tak jest! Touchdown Falcons! Kolejne 6 punktów na naszym końcu. Piłka ustawiona, piłka kopnięta. Dokładnie tak. Teraz kolejny sporo czasu rozgrywający, piłka rzucona, przerzuceni! No i drodzy Państwo, nie ma żółtych flag, piłka jest złapana. Touchdown, Falcons, Grzegorz Dominik, wielki w tym meczu. Na swoje konto Tomek Nowak ustawia piłkę, piłka kopnięta. No i drodzy Państwo, tutaj też mamy możliwość jazdy równej samochodem Mercedesa. Drodzy Państwo, celne, tak więc w ten sposób dodatkowe 3 punkty. 10 yardów, 3 skrzydłowe z prawej strony. Podanie, podobne miejsce out, ale tam wywinięty zawodnik z numerem 80. No widzimy, jak podania, no ponad zdobyć pierwsze punkty w tym spotkaniu. Oraz kolejne podanie, piłka zwrócona w pola punktowe. 1-1, i tym razem. Tutaj zagrywka typu screen, ale osaczony rami podaje znalazł miejsce. Ale na serce nie popełnia do pola punktowego. Po raz kolejny rozgrywają się w lewą stronę, szuka. Czekajmy, piłka jest na prawej stronie jednak ustawiona, celnie, spokojnie, nie ma szybki. Tak jest, szybki punkt. Dobry, punkt również, daleki, wysoki, złapany na raz i rozpoczyna akcję powrotną z zawodu z numerem 8, ale już tam znalazł miejsca. Chyba podania piękna, miękko wrzucona, ale tutaj nasz safety robi pierwsze interception w tym meczu. Drodzy Państwo. No i tym razem rozgrywający stawił piłkę, ależ na miejsca. Ucieka w swoją lewą stronę, ostatecznie blok, uda mu się rozciągnąć. Jednak nie wybiegł tutaj na niebo, ale drodzy Państwo. Bardzo dobrze, to na piłka.
Tu były problemy z ustawieniem piłki, ale bez problemu tym razem. Przedstawiony będzie to podanie, ale tam bardzo ciężko rozgrywający ma, żeby rzucić. Znowu tutaj zawodnik z numerem 80 złapał piłkę, ale tam fizycznie powalony. Teraz z tej lewej strony przybliżyli się skrzydłowi, ale dalej to podanie, próba Silenta i to podanie złapane, drodzy Państwo, przyłożenie dla Losu Mets. Krótkie podanie, widać, że w tym drive przynosi. Piłka źle ustawiona, jak tym mówiłem, zawodnik z numerem 81 rozciąga w lewą stronę, ale zatrzymany, tak więc pozostaje. Drodzy Państwo, piłka umieszczona do góry oznacza to 14 kwietnia przeciwko ekipie Wakaty.